Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. I cyk, i znowu kolejna spiskowa teoria stała się faktem, tym razem wyjątkowo szybko. Jest to ta teoria, którą przedstawiłem jakieś dwa tygodnie temu jako fakt, bo dla mnie nie było najmniejszej wątpliwości, że wzór, jaki przedstawiłem, jest faktem. I nie jest to żadna teoria, tylko jest to po prostu prawda. No, i teraz okazuje się, że miałem rację. Ale pod vlogiem, w którym o tym mówiłem, naczytałem się całą masę komentarzy od różnych rzekomo bardzo mądrych ludzi: że jestem szurem, płaskoziemcą, foliarzem i że ja tam wszędzie widzę te spiski. A że to jest po prostu naturalne: że w kraju, który jest trzecim co do wielkości potentatem w produkcji cukru, nie ma cukru. Za to polski cukier. Jest wszędzie dookoła i na przykład w Niemczech. Polski cukier wyprodukowany w Polsce nie ma, ale polski cukier wyprodukowany w Polsce, wywieziony do Niemiec, jest po 79 eurocentów, czyli w przeliczeniu jakieś 3,50. A w Polsce nie ma. A jak już jest to pod reglamentacją, jest horrendalnie drogi. I teraz już wiemy, że to, co tam wtedy przewidywałem, że to się stało faktem. Bo kramla, klamra się, drodzy Państwo, dopięła. I tu mamy artykuł w portalu Rzeczpospolita, czyli internetowym wydaniu jak najbardziej mainstreamowego medium, jakim jest Rzeczpospolita. Tytuł: Koniec paniki. Cukier wraca na rynek, ale droższy i z limitami. Sklepy stosują ograniczenia w sprzedaży, ale taka reglamentacja może że okazać się nielegalna. Cukier zdrożał w miesiąc już o 25-30%. To nie jest do końca prawda według mnie, według moich informacji, według moich danych, cukier w miesiąc zdrożał o około 100%, ale mniejsza większość. Czy on zdrożał 30%, 50% 100 czy 200, no to i tak zdrożał w sposób sztuczny, dzięki Odpowiednio przeprowadzonej sztucznej akcji. I to, co w tym momencie jest istotne, to to, żebyście, drodzy Państwo, zapamiętali, w jaki sposób tą akcję przeprowadzono i się do tej akcji i się przygotowywali, przygotowywali na kolejne tyko, tego typu akcje. Dlaczego? Bo tego typu akcja na 100% będzie przeprowadzona jeszcze nieraz w celu takim samym, jak w przypadku cukru. Chodzi o to, żebyśmy zaakceptowali to, że produkty spożywcze są droższe. Żebyśmy zaakceptowali drożyznę w Polsce i żebyśmy zamiast buntować się, że jedzenie jest pioruńsko drogie, odetchnęli z ulgą, że co prawda jest pioruńsko drogie, ale przynajmniej jest. Gdyby po prostu cukier zdrożał o 100, 150, 200%, czy nawet 30 czy 40, ludzie by zaczęli się pukać w głowę i mówić, co taki drogi pierdziele, nie kupuje. Ale ponieważ przeprowadzono tą akcję, to ludzie kupują teraz masowo ten holendarnie drogi cukier, jeżdżą od sklepu do klepu. sklepu, tu kupują 5 kilo, tam 10 kilo, w zależności od tego, jaki jest limit, i do bagażnika, i do następnego sklepu, i do następnego sklepu. Niczym Marysia z serialu Poszukiwany, poszukiwana, który pokazywał parodię ustroju społecznego, jakim był PRL. I w związku z tym... Jest drogo, my to akceptujemy i jeszcze kupujemy. Za dużo kupujemy, na zapas kupujemy. Spora część tego cukru, które teraz kupujemy, się zepsuje. O co też sieciom handlowym chodzi. Mają nie tylko większe pieniądze, bo sprzedają drożej, ale również mają większy wolumen sprzedaży. I takie coś będzie ćwiczone w Polsce jeszcze nie raz. Będzie ćwiczone, moim zdaniem, na oleju, na mące, na innych podstawowych produktach spożywczych, aż w końcu. Być może, jeśli się damy, zrobią nam generalną panikę, że w ogóle żywności nie ma, po to, żebyśmy generalnie zaakceptowali gigantyczne podwyżki cen żywności. I do tego trzeba się przygotować, żeby w tej panice nie uczestniczyć, bo jeśli wystarczająco wielu z nas przygotuje się i nie będzie uczestniczyć w tej panice, to tej paniki nie będzie i się ustrzeżemy. Ale nawet jeśli Niestety, nie uda mi się otworzyć oczu większej części z nas, Polaków, i ta panika będzie. To, nie uczestnicząc w tej panice, przynajmniej mniej stracimy. Co prawda, na końcu i tak będą wysokie ceny, ale przynajmniej nie będziesz przez 3, 4 tygodnie, może dwa miesiące zastanawiał się, co dziecku do garnka włożyć, bo będziesz przygotowany. I dlatego zachęcam Ciebie, żebyś obejrzał ten vlog w całości. Drodzy Państwo, najpierw wyjaśnijmy sobie te mechanizmy, które są tutaj na tej kwestii związanej z cukrem. Przeczytajmy jeszcze raz ten artykuł z Koniec paniki, cukier wraca na rynek, ale droższy i z limitami. Dlaczego wraca z limitami? Ano po to, żeby tą panikę cały czas podtrzymać. W chwili obecnej mamy sytuację, gdzie cukier wyprodukowany w Polsce, paczkowany w Polsce jest nawet dwa razy droższy niż cukier wyprodukowany w Polsce, paczkowany w Polsce i wywieziony do Niemiec. Cukier w Niemczech kosztuje, jak już powiedziałem, jakieś 79 eurocentów w zależności od aktualnego kursu euro, bo on się bardzo mocno waha, to jest między 3,5 zł a jakieś 3,80. Nawet licząc 4, to jest on o połowę tańszy. Niż od tego samego cukru w Polsce, bo w Polsce aktualna cena cukru w sklepie to jest około 8 zł. Tak? W Niemczech 3, 4 zł, w Polsce 6, 8. Takie są ceny. I to jest nienaturalne, no. Yy, cukier w Niemczech powinien być droższy niż cukier w Polsce z dwóch powodów. Po pierwsze, dochodzą koszty transportu, prawda? Bo to jest ten sam cukier, tylko albo wy wywieziony do Niemiec. Albo tutaj w Polsce, więc w Niemczech powinien być droższy, bo koszty transportu, plus w Niemczech generalnie lepiej się zarabia. W związku z tym, a jeszcze, żeby było śmieszniej, bardzo często to jest tak, że te um, sieci handlowe, w których ten polski cukier jest sprzedawany na terenie Niemiec i Polski, to są te same sieci handlowe, bo duże sieci handlowe są, ta sama sieć jest i w Niemczech, i w Polsce, więc ta cena jest sztucznie zawyżona. Sztucznie. I żeby tą sztuczną cenę zawyżoną podtrzymywać, to trzeba ludzi tak trzymać, w takim stanie, żeby nie zadawali za dużo pytań i tylko żeby działali impulsywnie. Yy. Pioruńsko-impulsywnie, na zasadzie, tak jak był taki serial Futurama, i tam był taki Fry, i on miał taki słynny mem z nim: Shut up and take my money, czyli zamknij się i weź moje pieniądze i chodzi tutaj o to, żebyśmy my nie myśleli, my się nie zastanawiali, o co tutaj chodzi, tylko żebyśmy kupowali, 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 czyli żeby cały czas było poczucie zagrożenia, żeby cały czas było poczucie, że tego cukru brakuje, żeby cały czas było poczucie kup teraz, bo jutro, Boże nie być. Doświadczyliśmy już tych braków, być może czysto wirtualnie, bo na przykład pomyśleliśmy: Aha, jak nie kupię cukru w ciągu dwóch tygodni, to nie będę miał czym yy, słodzić herbaty, lub też: Aha, za dwa tygodnie zaczyna się sezon na robienie przetworów. Jak do dwóch tygodni nie kupię we, yy, cukru, to nie będę miał lub miała z czego robić przetworów. A być może naprawdę ci zabrakło. Trochę już tego doświadczyliśmy i teraz, dopóki ta panika będzie podtrzymana, dopóki będzie, będzie to mogło być. I dlatego jest ta reglamentacja, bo nie ma innego powodu, żeby tą reglamentację utrzymywać. Jak już powiedziałem, cukru w Europie nie brakuje. Cukier jest pod dostatkiem. W Polsce go brakuje, bo zostało to sztucznie wywołane, ale w Niemczech są pełne półki cukru. Pełne półki. I w innych krajach też są pełne półki cukru. Bardzo często cukru z Polski, z cukrowni zlokalizowanych na terenie polski, choć często należących na przykład do Niemiec. I żeby nie było wątpliwości, podobne sztuczki są stosowane w różnych krajach na terenie. Co najmniej Europy, w Stanach pewnie też, tylko rynek amerykański mało znam. Na przykład jakiś czas temu w Niemczech wywołano panikę na oleju. I nagle w, oleju, w Niemczech nie było oleju. W Polsce było pełno oleju. Pełno oleju było w Polsce, a w Niemczech nie. Dlaczego? Na tej samej zasadzie. Natomiast przełożyło się to trochę na wzmożony popyt w Polsce, bo my Polacy się dowiadywaliśmy: aha, w Niemczech nie ma oleju. Więc co robiliśmy? Chodziliśmy, kupowaliśmy tam dwie, trzy butelki na zapas albo jedną butelkę na zapas, no bo skoro w Niemczech nie ma, to pewnie w Polsce też zaraz nie będzie. Ale, ale mimo tego wzmożonego popytu, ponieważ nikt nie próbował zrobić... Sztucznego, sztucznego braku podaży, to w Polsce oleju nie brakowało. Analogicznie jest teraz. W Niemczech w chwili obecnej trochę zwiększył się popyt na cukier. Bo Niemcy znowu się dowiedzieli, na przykład od swoich przyjaciół, Polaków mieszkających w Niemczech, ty w Polsce nie ma oleju. E, przepraszam, w Polsce nie ma cukru, no to znowu Niemcy poszli i zrobili mały zapasy, ale ponieważ tam nikt nie chciał robić paniki, to się okazało, że nie ma problemu i w Niemczech ten cukier jest. I to trzeba sobie zdać prawę. Ta reglamentacja jest po to, żebyś cały czas się bał, żył w strachu i nie myślał. Dlatego ty się nie bój, a myśl. Rób odwrotnie, niż tutaj ci, którzy tym sterują, chcą. Oni chcą, żebyś działał impulsywnie, to ty myśl. Oni chcą, żebyś się bał, to ty bądź zrelaksowany i myśl na chłodno. Na razie, jeśli nie potrzebujesz zrobić przetworów, to chyba nie mam potrzeby, żebyś się bawił w kupowanie po 5, po 10 kilo cukru i do innego sklepu. Przeczytajmy, co tu jest napisane i dalej sobie porozmawiajmy o przyszłości. Jak się przygotować? Jeszcze raz, Rzeczpospolita, koniec paniki, cukier wraca na rynek, ale droższy i z limitami. Sklepy stosują ograniczenia w sprzedaży, ale taka reglamentacja może okazać się nielegalna. Cukier zdrożał w miesiąc już o 25-30%. Panika cukrowa zaczęła gasnąć. W niektórych sklepach tego produktu nadal brak, ale stopniowo półki się zapełniają. Większość sieci nadal ma ograniczenia sprzedaży 5 lub 10 kg na osobę. Trudno powiedzieć, czy to legalne. Ciekawostka, że ta kwestia legalności podnoszona jest dopiero teraz. Po, jak to sama Rzeczpospolita mówi, miesiącu. Regla reglamentacja określonych towarów jest dozwolona wyłącznie w szczególnych przypadkach określonych przepisami, np. po ogłoszeniu stanu wyjątkowego. Nie jest dopuszczalne odmawianie sprzedaży towaru bez uzasadnionej przyczyny, twierdzi biuro prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czy to, że ludziom odpierdzieliło i nagle próbują robić zapasy po 100 kg cukru, jest uzasadnionym powodem? Nie wiem. Natomiast przypominam, że jak była panika covidowa i wprowadzono maseczki, też była reglamentacja w takiej si yy, słynnej sieci sklepów z płazem i można było kupić tylko jedno pakowanie. No, tak było. Drogą, jak panika minęła, to teraz tych maseczek jest wszędzie pełno. E, no, Ciekawe, że wtedy Łokik nie miał z tym problemu. Zapewne w interpretacji tego ostatniego sformułowania będzie leżeć odpowiedź na wiele pytań dotyczących reglamentacji, ale przede wszystkim, jak w praktyce wygląda zastosowanie tego przepisu. Egzekucja stosowania prawa nie leży w kompetencjach Łokik bądź inspekcji handlowej, ale organów ścigania, podaje urząd. Paniczne zakupy. Co na to policja nie odpowiedziała na nasze pytania. Czy jakiekolwiek skargi na reglamentację towarów w sklepach trafiły do, do jej funkcjonariuszy? A przecież to możliwe, biorąc pod uwagę poziom emocji przed pustymi półkami w sklepach. No, możliwe jest też, że ktoś złożył doniesienie, że mu się święty Mikołaj włamał do mieszkania. I tyle. Nie wierzę, że policja się bawiła w rozstrzyganie tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że policja raczej poinstruowała, że jak komuś się nie podoba, to żeby szedł do sądu. E... Cukru w niektórych placówkach nadal nie ma. Wciąż obowiązują ograniczenia w jego sprzedaży i ceny wyższe niż wcześniej. Zazwyczaj wynoszą już 5-6 zł za kilogram. To ja nie wiem, gdzie pospolita taki tani cukier kupiła. Może dlatego, że ja w Warszawie mieszkam, to tu z nas bardziej zdzierają, ale no nie pamiętam, żeby było tak tak, żeby było tak tanio, to znaczy w cudzysłowie. Dalsze podwyżki są więcej niż pewne. Jeszcze w czerwcu cukier kosztował średnio 4 zł za kilogram, a w promocji nawet taniej. Przypominam, w Niemczech 89 eurocentów. Aktualne niedobory cukru w Polsce są spowodowane wzmożonym popytem w związku z okresem tworzenia przetworów. Gówno prawda. Przepraszam, ale mi się wyrwało. Jak to co roku mamy sezon na tworzenie przetworów, nie? Co roku. I to, wiecie co, co roku mniej więcej w tym samym czasie. W tym roku w Polsce było dużo cukru. Nie, nie zrobiono tego cukru mniej. Wszędzie dookoła tego cukru jest od cholera. A tylko w Polsce brakuje. I to jest naturalne. Nie, to nie jest naturalne. Ale także y, zakupami pszczelarzy, którzy cukrem dokarmiają swoje hodowle. Kolejna rzecz, drodzy państwo, wiecie, pszczelarze co roku kupują ten cukier i co roku dokarmiają. Naprawdę, to nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego. Nie bez znaczenia jest również obawa Polaków o postępujący wzrost cen cukru spowodowany wysoką inflacją. Skutkują kupowaniem cukru na zapas? Nie. Ludzie kupują cukier na zapas, bo wpadli w panikę, a ta panika została wywołana na tej samej zasadzie, jak była panika w Niemczech z olejem i w Wielkiej Brytanii z benzyną. Pojawiły się zdjęcia, że brakuje cukru, to ludzie poszli kupować cukier, no bo jak brakuje, to kupię na zapas. Jak ludzie poszli i zaczęli kupować, to naprawdę zaczęło w pewnych sklepach brakować. No to znowu było, o Boże, puste półki ludzie wykupują. Więc jak ludzie usłyszeli, że już są puste pół, półki, w dodatku jeszcze ludzie wykupują, to jak byli w sklepie, zobaczyli, że cukier jest, to zaczęli kupować, Ile się udało, a nie ile potrzeba. Więc naprawdę zaczęło lokalnie brakować. Zwłaszcza jak ktoś trzymał cukier na zapleczu i nie wystawiał na lady. A nie można wykluczyć, że przynajmniej w niektórych miejscach tak było. Ehm. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszej dostępności tego produktu. Podjęliśmy wiele działań, e, poszukując nowych źródeł dostaw, e, deklaruje przedstawiciel Biedronki. E, proponujemy również. E, z, Pracujemy również z naszym głównym dotychczasowym partnerem handlowym, krajową grupą spożywczą nad zwiększeniem dostępności cukru dla polskich konsumentów, I tak, dalej, i tak dalej, No i dalej jest, że towar wraca, i tak dalej. Drodzy Państwo, jak już zasygnalizowałem, jestem przekonany, że na tej zasadzie będzie robiona akcja na jesieni w zimę lub na przedwiośniu. Wcale bym się nie zdziwił, jakby w tych wszystkich trzech w tych wszystkich trzech porach naraz. Najbardziej logiczne jest na przedwiośniu, bo jakiekolwiek realne braki z żywnością, no to najbardziej pojawiają się na przedwiośniu. Czyli sytuacja, w której no minęło najwięcej czasu od, e, od, e, od, od, od zbioru ostatniego, bo tuż przed kolejnym zbiorem, prawda? Znaczy, nie na przedwiośniu, tylko na, na wiosnę. Na wiosnę, oczywiście, na przednówku. Co ja mówię z tym przedwiośniem? Jezu, ja takie, taką rzecz mówiłem wcześniej, przepraszam. Na przednówku oczywiście chodzi o przednówek. Natomiast, ale bym się nie zdziwił, gdyby już się tam na jesieni coś pojawiło, potem w zimę, a na tym przednówku jeszcze raz. Na jakich to będzie towarach? Nie mam pojęcia. Ponieważ jeśli coś jest wywołane sztucznie, to nie jest wywoła... to nie jest naturalne. W przypadku naturalnych rzeczy można śledzić naturalne procesy i na podstawie tych naturalnych procesów spróbować przewidzieć wynik. Natomiast w momencie, w którym coś jest sztuczne, no to, to nie ma tych naturalnych procesów, więc będzie tak, jak będzie zdecydowane. Mogę tylko założyć na podstawie tego, jakie produkty łatwo, łatwo się będą poddawać tego typu panice, że może to być mąka. Że może to być olej, bo to muszą być też takie produkty, które jak się na chwilę zdejmie z rynku, yy, nie zepsują się. W związku z tym stawiam na olej, stawiam na, yy, na masło, yy, stawiam na mąkę, być może inne tego typu produkty mięso tego typu rzeczy. Natomiast nie można wykluczyć, że Zdarzy się to dokładnie na każdym jednym typie produktu bądź też na wszystkich naraz, i że będzie generalnie robiona panika, nie ma, nie ma jedzenia. Jest głód. Wiecie, wojna na Ukrainie i tak dalej. Nie wyeksportowali, mniejszy zasięg, drożyzna, inflacja. głód, good, 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 good. Głód będzie y, przez wszystkie możliwe. Y, Przypadki odmieniane, jak się do tego dołoży jakieś zdjęcia pustych półek i tak dalej, to, rzecz, to znowu ludzie się rzucą, będą wykupować. W związku z tym naprawdę, naprawdę zacznie brakować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak może być, nie? W związku z tym, jak się do tego przygotować? Robiąc zapas. Zapas jedzenia. Po co? A no po to. Że, żeby nie popaść w panikę, bo to się tak łatwo mówi. A to jest oczywiste, to jest proste. Jak, jak będzie ta panika, to ja w tą panikę nie wpadnę i tutaj wytrzymam psychicznie. Oj, uwierz mi, może być bardzo różnie. Czym innym jest panika na cukrze, gdzie cukier bez cukru można żyć, a czym innym, jak będzie na przykład panika generalnie na żywności, a ty masz małe dziecko albo nawet duże dziecko i co? Powiesz dziecku, że no, musimy przez jakiś czas nie jeść, się podchudzamy, no bo, no bo nie będę brał udział w panice, czy pójdziesz zapierdzielać do marketu, stać w horrendalnie długiej kolejce, żeby kupić trochę żarcia? No raczej zrobisz to drugie. Więc żeby nie musieć tego zrobić, zrób zapas. Podstawowy zapas żywności. Bardzo podstawowy. Dasz radę to upychać w szafkach, w kuchni, dasz radę. Podstawowe rzeczy. Ja robiłem dawno temu vlog, jak robić zapas żywności na trudne czasy. Jak nie zapomnę, to dam do tego link w pierwszej linii opisu. Tak się robi zapas żywności. Tak jak ja tam mówię. E, czyli w bardzo prosty sposób. E, idziesz do sklepu, kupujesz te rzeczy, które i tak normalnie kupujesz, tylko trochę więcej. Część normalnie zjadasz, a część odkładasz. Dlaczego tak? Ano dlatego, że jak będziesz kupował rzeczy, których wcześniej nie znasz. To może się okazać, że gdy będziesz chciał z tego zapasu skorzystać, to się okaże, że te rzeczy są bardzo niedobre i bardzo, bardzo, bardzo nie chcesz ich jeść. A jak kupujesz rzeczy, której tak normalnie spożywasz, no to nie ma tego problemu. Kupujesz na promocjach. Dzięki temu oszczędzasz, bo na promocjach jest taniej. I zamiast kupować sobie, nie wiem, rybkę w puszce za 7 zł w płazie, to kup sobie 10 rybek w puszce po 4 zł w dużym markecie będziesz oszczędzał po 3 zł na każdej rybce. Proste? Proste. Tak to się robi. Oczywiście kupujemy produkty, które są łatwe w przechowywaniu, które długo trzymają ważność, które się nie zepsują, których nie zeżrą ci robale i raczej takie, to też zależy od tego, ile mamy miejsca, ale raczej takie, które mają... Które są takie bardziej zwięzłe. Tak? Nie robiłbym zapasu chipsów, no bo one zajmują bardzo, bardzo dużo mięsa, miejsca. Natomiast zapasy jakiegoś mięsa w puszce, konserw czy konserw rybnych, oto już jest bardzo dobry pomysł. Jeśli, nie sp jeśli sprawdzi się najlepszy, yy, najlepszy wariant, najlepszy z tych, które są możliwe, to i tak zaoszczędzimy, bo kupiliśmy taniej. Jest inflacja. I nawet jeśli poziom inflacji będzie spadał, to i tak ceny będą rosły. Ja o tym robiłem oddzielny vlog. Jeśli teraz mamy inflację 15%, a w przyszłym roku będzie inflacja 10%, to wcale nie znaczy, że ceny spadły o 5%, bo inflacja spadła o 5 punktów procentowych. Nie. To znaczy, że o ile w tym roku ceny wzrosły o 15%, to w przyszłym roku od tych już i tak wysokich zdrożało dalsze 10%. Rozumiesz? Więc, a inflacja na pewno będzie i na pewno będzie wysoka, i śmiem twierdzić, że będzie z dużym prawdopodobieństwem głównie na produktach żywnościowych. Oczywiście na nośnikach energii i tak dalej, ale te mm, produkty żywnościowe na pewno będą. W związku z tym, mam wrażenie, że jedzenie, które kupisz teraz i zjesz na przykład za dwa lata, będzie najtańszym jedzeniem, jakie zjesz. Więc to jest to. Jeśli się zrealizuje najlepszy możliwy scenariusz, bo całkiem dobrych to nie ma, to przynajmniej na tym zaoszczędzisz pieniądze. Natomiast jeśli się zrealizuje któryś z gorszych scenariuszy, na przykład, że będzie robiona panika, to wytrzymasz to psychicznie. Tak? Bo na przykład nie będzie kaski dla niemowląt, a ty masz niemowlaka, ale ty masz w domu pięć pudełek tej kaszki i starczy ci na trzy miesiące. Więc jak gruchnie informacja, nie ma kaszki to ty nie polecisz do sklepu stać w długiej kolejce i szukać tej kaszki, bo jak nie kupisz kaszki w ciągu trzech dni, to dzieciak ci będzie głodował, tylko mówisz spokojnie, mam kaszki na kilka miesięcy, w kilka miesięcy się unormuje i tak będzie. Natomiast w przypadku najgorszego scenariusza, czyli w ogóle przez jakiś czas zrobią problemy z dostępnością jedzenia po to, żebyśmy generalnie zaakceptowali drożyznę w jedzeniu, to to no to ciebie to nie będzie dotyczyć. Nie może być tak, że trwałych niedoborów w cenach w żywności, że to będzie długotrwałe, no bo ludzie tego nie wytrzymają. W związku z tym realnie trzeba wytrzymać 2-3, góra 4 miesiące. Plus jakieś jedzenie zawsze da się kupić grunt, żebyś mógł to uzupełnić swoimi ulubionymi produktami, które masz w zapasie. Tyle, drodzy państwo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia spokojnie, myślcie, nie ulegajcie panice, a dla wzmocnienia swojej odporności psychicznej, zróbcie zapas. Pozdrawiam.